Czym są modele biznesowe? Najłatwiej o modelach biznesowych uczyć się, analizując, jak inne firmy wykonały to ćwiczenie dobrze. Najlepiej uczyć się o modelach biznesowych, analizując firmy, które już odniosły sukces. Dlatego przedstawię Państwu na początek kilka takich firm. Firma, którą na pewno Państwo doskonale znają, Nespresso. Co takiego ciekawego jest w modelu biznesowym, który firma ta w Nespresso zastosowała? Otóż historia jest ciekawa. Początkowo produkt Nespresso miał być oferowany klientowi biznesowemu. Hipoteza modelu biznesowego w wersji pierwszej była następująca. Klient biznesowy, krótko mówiąc, właściciel firmy, będzie chciał postawić ekspresy do kawy marki Nespresso u siebie w pracy, dlatego że są atrakcyjne, ładnie wyglądają, pasują do biznesowego wyglądu firmy i pracownicy będą zadowoleni, że będą mogli korzystać z dobrej jakości kawy w czasie swojej pracy. Sprzedawcy Nespresso jechali do firm, do swoich potencjalnych klientów biznesowych. Okazało się, że klient biznesowy nie jest zainteresowany, odpowiadając, że faktycznie ekspresy Nespresso są atrakcyjne, niestety są za drogie. Biznes Nespresso miał zostać zawieszony, ale zanim to nastąpiło, firma postanowiła o zrobieniu radykalnej zmiany w swoim modelu biznesowym i głównym elementem tej zmiany była zmiana klienta docelowego. W drugiej hipotezie modelu biznesowego klientem docelowym został użytkownik indywidualny. Każdy z nas, który w swoim gospodarstwie domowym, w swoim domu może postawić w kuchni automat Nespresso i cieszyć się ze smacznej kawy, którą dzięki temu ekspresowi dostanie. Poza zmianą grupy docelowej musiały zmienić się inne elementy modelu biznesowego. Zmieniono tak zwane value proposition, czyli tą ofertę, którą kierujemy do naszego klienta. Teraz to już nie była kawa dla pracownika, aby czuł się dobrze w pracy, ale smaczna kawa zrobiona szybko w domowym zaciszu, dzięki której możesz poczuć się tak jak we włoskiej kawiarence. Stworzono sieć sklepów, które najczęściej w centrach miast umiejscowione są pomiędzy luksusowymi butikami. To właśnie w tych butikach można kupić kapsułki do kawy. Wprowadzono ciekawą kampanię telewizyjną, kampanię reklamową, w której Nespresso również było promowane jako produkt luksusowy, który możesz sobie kupić do swojego domu. A co takiego Nespresso zrobiło, że osiągnęło tak duży sukces finansowy? Bo przez dobrych 10 do 13 lat firma Nespresso, czy marka Nespresso, była jedną z najszybciej rozwijających się marek w obrębie konsorcjum firmy Nestle. Nespresso jest jedną z marek w grupie Nestle. Jak to zrobili? Stosując bardzo fajną mechanikę modelu biznesowego. Ekspresy Nespresso są dostępne powszechnie w każdym większym supermarkecie, ale kiedy już klient kupi automat Nespresso, musi kupować kapsułki. Tak więc każda sprzedaż automatu do kawy Nespresso pociąga za sobą konieczność ze strony klienta zakupu kolejnych kapsułek, ze strony firmy jest to powracający klient i powtarzający się przychód. Nespresso. Ciekawy przykład modelu biznesowego. Drugi przykład. Dobrze Wam znany iPod wraz z systemem iTunes. W tym momencie iPody są już dużo mniej wykorzystywane, ponieważ całą funkcjonalność iPoda przejęły nasze telefony komórkowe. Natomiast kilkanaście lat temu iPod był projektem i kolejną marką od firmy Apple, która wyciągnęła tę firmę na szczyty branży elektronicznej, na szczytach, których ta firma jest do dzisiaj. Jak to się udało? Firma Apple zaobserwowała, że ze słuchaniem muzyki to wcale nie jest tak łatwo. iPod nie był pierwszym odtwarzaczem MP3, ale iPod był pierwszym odtwarzaczem, który zaproponował całościowe rozwiązanie. Przed erą iPodów, jeżeli chcieliśmy posłuchać muzyki, najczęściej tę muzykę trzeba było kupić na płycie CD, następnie tę muzykę przenieść odpowiednim oprogramowaniem na komputer, później tę muzykę sformatować do formatu MP3 i dopiero wtedy kabelkiem przenieść na odtwarzacz. iPod postanowił
zorganizować to w formie całego rozwiązania. W tym celu stworzył dodatkowo platformę iTunes, na której można było przeglądać, wyszukiwać i kupować muzykę. Co ważne, Apple porozumiało się z wydawcami muzyki i uzgodniło nowe, nowatorskie warunki zakupowania tej muzyki, a mianowicie w iTunes można było kupić pojedynczą piosenkę, a nie cały album. Wynikało to ze spostrzeżenia, że klientowi, odbiorcy muzyki, często na całym albumie podoba się tylko jedna piosenka, a nie 10, a nie cały album. I o ile całego albumu klient nie chce kupować, to tę jedną piosenkę, która mu się podoba, faktycznie będzie chciał kupić. Stąd platforma iTunes, na której można było jednym kliknięciem kupić piosenkę, i odtwarzacz iPod, na którego można było drugim kliknięciem tę piosenkę przerzucić. Zastosowano tutaj schemat podobny do Nespresso, to znaczy na każdego zakupionego iPoda później klient powracał i kupował kolejne utwory z bazy utworów, która była w katalogu iTunes. Co ciekawe, większość przychodów z projektu iPod pochodziła ze sprzedaży muzyki. Firma Apple jako pośrednik zarabiała na sprzedaży muzyki, a tylko kilka procent przychodu pochodziło ze sprzedaży sprzętu. I trzeci biznes, który na pewno Państwo doskonale znają, linia lotnicza Ryanair i każda linia lotnicza typu low cost. Jak to jest możliwe, że w biznesie, który przez długie lata obsługiwał tylko klientów zamożnych, którzy w zamian za bardzo luksusową obsługę byli w stanie zapłacić duże pieniądze, udało się otworzyć ten rynek na klienta o dużo cieńszym portfelu, a który jednak chętnie latał? Otóż Ryanair, wzorem linii lotniczych z innych części świata, zastosował wiele elementów nowych w swoim modelu biznesowym, dzięki którym te niższe koszty można było osiągnąć. Czym różni się Ryanair od linii lotniczej premium? Po pierwsze, nie korzysta z głównych lotnisk. Często, aby skorzystać z tanich linii lotniczych, trzeba pojechać za miasto na mniejsze lotnisko. Na tych lotniskach linie low-costowe nie korzystają z głównych terminali, ale często tych pobocznych, dalszych. Godziny odlotów nie są dostosowane pod klienta biznesowego, ale często są to wczesne godziny poranne albo późne godziny wieczorne. Większość czynności, które jako pasażer musimy wykonać, jesteśmy mocno zachęcani do tego, aby wykonać je przez internet online, po to, aby jak najmniej pracowników musiało czuwać i obsługiwać klientów na lotnisku. Poza tym jest jedna i najważniejsza zasada. Wprowadzili usługę, w której za cenę biletu dostajesz wyłącznie możliwość przeniesienia się z punktu A do punktu B. Za wszystkie inne elementy musisz dodatkowo zapłacić. A jeszcze jedna rzecz od strony zasobowej. Jeżeli będziecie lecieli liniami Ryanair, zawsze będziecie lecieli samolotem Boeing 737. Pytanie po co? Po pierwsze, dzięki temu, że cała flota to jest jeden model samolotu, robiąc zapasy mogą osiągać ekonomię skali, ponieważ kupując części zapasowe mogą ich kupić bardzo dużo, bo każda część zapasowa będzie pasowała do każdego z ich samolotu. Ekipy serwisowe, które muszą wykształcić, muszą być wyspecjalizowane w tylko jednym modelu samolotu, więc koszt wykształcenia ekip serwisowych spada. A i również kapitani statków też muszą być wyspecjalizowani tylko w tym jednym samolocie. Dzięki temu, jeżeli którykolwiek kapitan nie będzie mógł zrealizować danego rejsu, każdy inny kapitan linii Ryanair może go natychmiast zastąpić. Jak widzicie Państwo, wiele małych elementów złożyło się na to, że bilety, które do tej pory były bardzo drogie, są teraz dostępne dla przeciętnego użytkownika, a samolot jest już dla nas bardziej autobusem niż luksusowym środkiem komunikacji. Trzy historie, w których chodziło o ciekawy, nowatorski model biznesowy. Czym więc ten model biznesowy jest? Model biznesowy to jest sposób na opisanie, jak firma tworzy wartość, jak firma tę wartość dostarcza klientowi i jak firma na tworzonej przez siebie wartości zarabia. Bo ważne jest, że firma musi po pierwsze być atrakcyjna dla klienta
i dostarczać wartość klientowi, ale również część wartości zatrzymywać dla siebie w formie zysku. Jak wartość się tworzy, jak wartość się dostarcza i jak tę wartość się spienięża. Często pojawia się pytanie, czy model biznesowy i strategia to jest to samo. Otóż nie. Są to pojęcia blisko, znaczne i mocno ze sobą powiązane, ale nie są tym samym. Strategia to długofalowy plan naszej firmy na to, w jaki sposób pozycjonować się na rynku, pozyskiwać klientów, tworzyć swoją markę i być widocznym dla klienta. Model biznesowy to całość struktur, zasobów i działań, które muszą być realizowane, żeby nasza strategia mogła zaistnieć i być zrealizowana. Model biznesowy jest potrzebny, aby codzienne operacje były realizowane w zorganizowany sposób i te krótkookresowe cele wynikające z codziennych operacji przekładały się na osiągnięcie długofalowej strategii. Model biznesowy można porównać do samochodów. Jeżeli strategią firmy byłoby zdobywanie nowych, nieodkrytych jeszcze fragmentów Puszczy Amazońskiej, to żeby się po tej puszczy przemieszczać, potrzebowalibyśmy bardzo mocnego Jeepa z twardymi oponami i bardzo wytrzymałym na złe warunki atmosferyczne silnikiem. Natomiast jeżeli naszą strategią byłoby być widocznym w mieście i szybko przemieszczać się pomiędzy kolejnymi budynkami, tak aby być widocznym na ulicy, prawdopodobnie wybralibyśmy szybki, sportowy samochód, który bardzo szybko nabiera prędkości. W pierwszym przypadku potrzebowalibyśmy wytrzymałego Jeepa, w drugim przypadku potrzebowalibyśmy szybkiego samochodu sportowego. Ten samochód jest naszym modelem biznesowym i my musimy zastanowić się, jakiego samochodu do naszej strategii potrzebujemy. Bardzo szybki przykład. Z jednej strony luksusowa restauracja, z drugiej strony fast food na ulicy. Ta sama kategoria, wydawanie klientom posiłków. Ale w pierwszym przypadku wnętrze, nasze zasoby w postaci lokalu muszą być zupełnie inne. W związku z tym ceny będą prawdopodobnie inne i pewnie ilość klientów będzie dużo mniejsza, ale w związku z tym, że będziemy oferować droższe posiłki, ta mniejsza ilość klientów będzie wystarczająca. Z drugiej strony fast food, który na ulicy sprzedaje posiłki, zupełnie inna oferta, inny rodzaj posiłków dla innego rodzaju klienta, który będzie też w stanie płacić różne pieniądze. I w jednym i w drugim przypadku chodzi o posiłki, ale strategia i co za tym idzie model biznesowy będzie zupełnie inny. Każdy z nas chce skutecznie podejść do tematu swojego modelu biznesowego, ale w swojej praktyce spotykam się z trzema najczęstszymi problemami. Po pierwsze, jak o modelach biznesowych rozmawiać. Po drugie, jak modele biznesowe projektować. Po trzecie, jak te projekty analizować, a dalej testować. I tymi elementami zajmiemy się w kolejnych częściach dzisiejszego szkolenia. Podsumowując, model biznesowy firmy to sposób na opisanie, jak firma wartość tworzy, jak firma wartość dostarcza klientowi i jak ta wartość jest spieniężana. Każda firma posiada model biznesowy bez względu na to, czy jest tego świadoma, czy nie. W związku z tym skuteczniej i bardziej efektywnie dla firmy będzie tym modelem zajmować się w sposób intencjonalny, który umożliwi nam osiąganie sukcesu. Dziękuję bardzo za uwagę.